Godzina 7:00, no dzisiaj to nam pogoda nie dopisuje, już od rana sobie deptamy w takich specjalnych bucikach, składamy namiot, no ale pada, no ale co, składamy i lecimy, bo nie ma co. A w ogóle to historia przez noc, no śpię sobie nagle, przekładam sobie nagle, patrzę w dupsko mi mokro, no i patrzę, mamy wodę w namiocie, nie trzeba było w nocy stać. No i namiot jakoś tak robić, żeby nie przemakał, no płaszcz czy te pelerynę zawiesiliśmy na namiot. Kurde. Patrzcie, sytuacja awaryjna przecieka, no musieliśmy tu zmontować płaszcz przeciwdeszczowy, nałożyć na namiot, przykryć się czymś. Jest godzina 0:00. Godzina północ, pukniemy, kurde! Dawaj, wchodzimy, bo pada. No i coś to dało niby, ale tutaj też Paweł już rano i tak coś kapało, już wstało na bardzo nasadno, bo się nie dało sobie tak spać. O 3:00 się obudziłem, później przykryłem się kocem termicznym, dalej było słabo, o 5:00 się obudziłem i już stwierdziłem, że sen nie ma sensu. Tak, bo to już spanie w mokrych rzeczach, tym wszystkim to już nie ma sensu, więc i tak nas pada, więc już wstajemy, idziemy i rura, ostatnie 2 dni, więc damy radę. Być. Masz tutaj stać przez 2 godziny, jak cię nie zaleje, to możesz iść. Mam spakowany w plecak! Uuuu! Siema! Słuchajcie, ja Tarnów, Kraków, południe. Ten człowiek, biała podlaska, a spotkaliśmy się gdzie? Podysławowy. Kolejny. To jest coś niesamowitego. Bielsku biała? Biała podlaska. Biała podlaska. Biała podlaska. Tarnów, a tu Władysławowo, ale 28 do 30 w górach się widzimy na spotkaniu. Będziesz, Hubert? Koniecznie będę, bez mnie się to nie odbędzie. Będzie taka ekipa z całej Polski, że zjadą się ciekawi życia. No zoba. Ciągle pada. Asfalt ulic jest dziś mokry jak brzuch ryby. Mokre niebo się osuwa coraz niżej. Niestraszny deszcz, niestraszna burza. Dzisiaj idziemy po rekord. Przedostatni dzień, śmigamy po rekord. Tą energią ogień! Dzień dobry, 6, ostatni. A twój to jest który? 13. 13. Nie nagrałem wczoraj podsumowania, bo totalnie już byliśmy wykończeni. Postanowiliśmy sobie zrobić totalny rekordzik i pójść tak na hardcora. Prawie 60 km, nie, 50, tak? Tak. Prawie. 49 zrobiliśmy. Co to było? Tak, i dzisiaj No nie jest tak ciężko, jak mi się wydawało, że mogło być. Także takie przełamanie mentalne, no na maksa. No się też śpieszymy, bo musimy zdążyć na pociąg na 14:15, także śpieszymy, ale zdążymy sobie dojść, tam siąść na spokojnie, odpocząć, zwieńczyć nasz sukces, naszą wyprawę. No i wracamy, w niedzielę chyba muszę być w komisji, więc muszę dosyć szybko się spiąć i wrócić. A jeśli chodzi o nocleg teraz, w sumie super, bo nie padało, więc mega jestem wdzięczny za to. Troszkę wiało i to tak dosyć mocno, bo spaliśmy praktycznie nad całym klifem nad morzem. Więc to się mocno wiało, ale i troszkę zaspaliśmy, to też swoją drogą,
Ale już idziemy, jest wszystko w porządeczku, także do celu. Jedzie coś, nic nie jedzie. Idziemy! Hel! Patrzcie! Hel! Hel! Słuchajcie, to jest mistrz. Kupił barówki i jest na surowo. Mówi, że da się. Uda się. Zagryzam bułeczkę. Moi drodzy, zbliżamy się już na typel. Ale to chcę powiedzieć nośnie keto, że to jest niezły oszczędzacz pieniędzy. Bo wszędzie jakieś lody, gofry, jakieś takie różne ciekawe rzeczy tak kuszą, wabią. No a na keto to tak nie ma takich, nie ma się takich chic na to wszystko, więc też się automatycznie nie wydaje pieniędzy, także taki plus. No ale jednak zjadłem taką szarlotkę czy jakieś lody. Kochani, jesteśmy! Tam woda! Tam woda, tam woda i tam woda. Jak doszliśmy, tak teraz sobie robimy piknik. Pomidorki, paróweczki. Ten koleś nauczył mnie jeść. Nauczył mnie jeść parówki bez niczego. Po prostu się je otwiera i je tak samo jak szynkę. I mamy piwko i wiecie skąd te piwko jest noszone? Z dnia trzeciego u pana, u którego nocowaliśmy, dał nam czteropak, wzięliśmy tylko jeden, żeby tego nie dźwigać. I dźwigaliśmy przez 3 dni to piwo, żeby dzisiaj napić się na plaży. Co prawda troszkę wieje i chmury są takie, takie średnia pogoda, ale jest ten smak, ten cel i to jest najważniejsze. I wnioski końcowe z podróży. Paweł, jakie masz wnioski? O tym wnioski, że nie cel, a sama droga jest celem, a nie sam cel w sobie. Tak, najważniejsze, tak. I że wnioski. Ja miałem bardzo dużo wniosków, tak, że każdy cel, co właśnie tutaj gdzieś w podróży ci w życiu. Cel duży rozbiliśmy na małe, czyli że każdego dnia trzeba przejść kawałeczek, więc to też jest ważne, żeby właśnie rozbić duży cel na małe i wtedy wszystko jest możliwe. Druga sprawa, właśnie nie przejmować się co będzie za x czasu, tylko przejmować się krokiem pierwszym naprzód, a nie od razu pięcioma naprzód, bo często no coś się planuje, ale na przykład pogoda była inna, albo coś się wydarzało i po prostu no nie idzie tyle przewidzieć, więc najważniejsze mieć po prostu wizję do przodu, ale planować konkretnie jeden krok do przodu, jeden dzień do przodu, a nie od razu nie wiadomo ile kroków, tylko po prostu działać. A no i taki najważniejszy wniosek też po wczoraj, gdzie zrobiliśmy rekord przed ostatni dzień. Teraz takie sobie podsumowanie, że no głowa jest najważniejsza. To jakie mamy mentalność, jaką mamy myśli, co sobie myślimy, czy damy radę, czy nie damy radę. No w sumie tego jak myślimy, jak mamy na sobie nie zależy, czy damy radę, czy też nie. Więc jednak ta mentalność to jest naprawdę czasowa. Chcesz coś dodać jeszcze? Chyba nie, czy prosić. Nie, wracamy już w końcu, bo naprawdę. Nie wiem jak to jest, że ja z każdego wyjazdu wracam bardziej zmęczony niż jak jechałem. Zawsze, za każdym razem jestem wymordowany. Nie jakikolwiek wyjazd bym jechał, ale głowa odpoczęła, także to jest najważniejsze. A jeszcze coś powiedzieć, o dobra, spędziłeś ze mną 6 dni, co możesz jeszcze powiedzieć o mnie? Bo byśmy się poznali też na Instagramie. No nie było źle, trzymaliśmy ze sobą, w zgodzie, chyba się ani raz nie pokusiliśmy. Rozmawialiśmy na bardzo ciekawe tematy. Słuchajcie, ale hit, pociąg dwupiętrowy. Gdzie jestem? W Gdańsku jestem, nie wiem czy to widać, ale jestem w Gdańsku i się przetransportowałem i spełniam kolejne część marzenia, żeby poznawać ludzi poznanych na Instagramie. I kogo dzisiaj mamy? Tada! Ina! Dostydzasz mnie. No, powiedz coś od ciebie. Twierdzam, że jest w Gdańsku, tak. Jestem, ale już się transportuję z powrotem do Krakowa, także koniec tej przygody.